Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób przygotować takie podsumowanie spotkania, aby klient zechciał je przeczytać. Zapraszam. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj witam Was dla odmiany Robert Lipiński i Tomasz Ciosek. Będziemy dzisiaj rozmawiali dla odmiany również o sprzedaży, ale w bardzo, bardzo konkretnym i szczegółowym jej obszarze, a mianowicie będziemy mówić o tym, w jaki sposób podsumowywać nasze spotkania z klientami i im te spotkania przesyłać. Zanim do tego jednak przejdziemy, chcielibyśmy się przypomnieć Wam z pełną świadomością, że tych przypomnień nigdy za wiele. Hashtag przestań wreszcie sprzedawać z polskimi literami, ponieważ tak właśnie nazywa się seria, którą z Robertem nagrywamy. Prosimy pięknie o lajki, bo myślę, że na nie zasługujemy. Tymczasem wprowadzając nieco w temat, wyobraźmy sobie taką sytuację. Jestem po rozmowie z klientem i już wiem, że nie mam idealnej pamięci. Muszę to wszystko sobie, o czym rozmawiamy, pozapisywać. Nawet na takim nośniku, na którym mogę to przekazać komuś innemu, czyli nośniku elektronicznym. Mam tych notatek po spotkaniu sporo. Chciałbym wysłać podsumowanie klientowi, ale gdy do tego siadam, mam tak duży ogrom tych informacji, że nie za bardzo wiem, co z tego wysłać, a jak wyślę wszystko, to klient nawet do tego nie zajrzę. Chcielibyśmy uzyskać taki efekt, z którym, gdy klient otworzy to nasze podsumowanie, rzutem oka będzie wiedział, o co nam chodzi, przypomni sobie naszą rozmowę i powie: tak, chcę iść dalej w tym fantastycznym procesie sprzedaży, w którym chłopaki mają kontrolę. Robercie, jak tego dokonać? Już wszystko powiedziałeś właściwie. Jak zawsze, a potem się okazuje, że jednak masz trochę godzinę gadamy. Do dorzucenia. Przede wszystkim witam wszystkich. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie ciekawie. Będziemy robić wszystko, żeby było ciekawie. Tak, to jest problem, z którym chyba wiele osób, które robią notatki, się spotyka. W ogóle i tak jesteś w gronie tych, którzy są szczęśliwcami według mnie i mają fajną cechę w ogóle robienia notatek. Gorzej, jeżeli w ogóle notatek nie robisz. Z dwojga złego wolę mieć notatkę. Znaczy wiesz, jak nie robię notatek, to znaczy, że ćwiczę pamięć, prawda? Teraz w dobie tego, gdy pamięć jest tak dramatyczna, to może to jest w sumie dobry przykład. Na przykład idziesz do knajpy, to mnie zawsze fascynuje, jak ci kelnerzy starają się wszystko zapamiętać. Zupełnie nie rozumiem tego trendu, no ale może to modne, fajne, nie wiem. No, może ci czasami potem można dostać cudzą zupę na przykład. Ale byle nieużywaną. No tak, ale jeżeli już robimy notatkę, to tak, to faktycznie bywa, że i myślę, że każdy się z tym spotkał, że potem jak otwieramy tą notatkę, to mamy tam od góry do dołu lity tekst, no i generalnie dużo tego, nie? Nie wiadomo, jak do tego usiąść, trzeba to odsiewać, zastanawiać się i tak dalej. No więc myślę sobie, że to jest te rzeczy, o których dzisiaj mówimy, można podzielić na dwie. Z jednej strony należałoby zacząć od robienia notatki w odpowiedniej strukturze, no i o tym mówiliśmy na spotkaniu o dźwięcznie brzmiącej polskiej nazwie Discovery Meeting, tak jest. Musimy to jakoś nazwać po polsku, ale to jeszcze nie teraz. No właśnie, szukamy nazwy. W każdym razie na spotkaniu, na którym odkrywamy potencjalne wyzwania, problemy klienta i poznajemy jego sytuację. I teraz do tego linkujemy tutaj gdzieś. Tak, i to warto sobie przypomnieć, bo jeżeli poprowadzimy spotkanie zgodnie z tym przepisem, to o czym dzisiaj powiemy, będzie prostym następstwem. Jeśli natomiast nie i prowadzimy to spotkanie w sposób inny, czyli po prostu robimy sobie taką, nazwijmy to, litą notatkę, zapisujemy wszystko, co tam się pojawia, to właściwie jest, można powiedzieć, jednoznaczne z jakimś tam stenogramem z tego spotkania. Można tak powiedzieć. A to jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz, bo ostatnio rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób w ogóle notować, czyli cały odcinek był o notatkach, w zasadzie nie tylko dotyczących Discovery Meeting. Do tego też warto zajrzeć i też Wam linkujemy. Tak, dokładnie, bo tutaj z kolei tylko nawiążę do tego, że mówiliśmy dużo o tym, jaką wartość ma robienie notatki w czasie rzeczywistym. A to prawda. Czyli właśnie kwestia tego, żeby nie odtwarzać z głowy, nie poddawać interpretacji, bo może powstać nadinterpretacja, żeby nie tracić czasu na ich przepisywanie. Ale wracając do tematu dzisiejszego spotkania. W tej metodzie sprzedaży, o której mówimy, wspominaliśmy już o tym, że występują różnego rodzaju narzędzia, które pomagają nam, nazwijmy to, wdrażać w życie te rzeczy, o których ta metodyka czy ta metoda sprzedażowa mówi. Tak, i kilka z tych narzędzi już pokazaliśmy, a dzisiaj będziemy chcieli powiedzieć o kolejnym. To kolejne to coś, co zgodnie z metodyką nazywa się Power Sponsor Letter albo Sponsor Letter. I
te pierwsze power sponsor i sponsor odnoszą się do osoby, z którą rozmawialiśmy, o tym pewnie powiemy w przyszłym odcinku, a ten letter to jest po prostu no, list, podsumowanie, ja po prostu na to mówię po polsku, podsumowanie spotkania. I patrząc szerzej na podsumowanie spotkania, zachęcam wszystkich, żeby w ogóle robić notatki i w ogóle podsumowywać spotkania. Natomiast to, o czym dzisiaj powiemy, to jest specyficzne dla spotkania Discovery Meeting, czyli tego spotkania odkrywczego. I to podsumowanie, o którym dzisiaj powiemy, ono będzie idealnie pasować jak rękawiczka do ręki dokładnie do tamtego spotkania. Jak to wygląda? No generalnie chodzi o to, żeby mając przed sobą napisanie do klienta podsumowanie, nie zrobić tego na zasadzie takiej ani sprzedażowej, ani takiej trochę naodczepnego, że było spotkanie i już, tylko żeby to nas posunęło dalej w naszym procesie sprzedażowym. Czyli znowu część procesu. Zdecydowanie. Chodzi o to, żeby wysyłając to podsumowanie, mieć pewność, czy jeżeli klient zaakceptuje to podsumowanie, to gadamy dalej i idziemy dalej w procesie, a jeśli nie, to albo je jakoś tam usprawnimy, bo może coś źle usłyszeliśmy, albo po prostu klient nie jest na to gotowy. Jeśli mówimy o takim podsumowaniu spotkania, które będziemy prezentować jego strukturę dzisiaj, to chodzi o to, żeby po jego wysłaniu mieć tak naprawdę pewność, czy my idziemy dalej w procesie sprzedaży, czy nie idziemy. To jest i żebyśmy się, jak rozumiem, nie musieli domyślać ani zgadywać, czy każdy z nas rozumie to troszkę inaczej. Nie? Dokładnie tak. To jest, jak pamiętacie formułę sprzedaży, to tutaj pokazujemy tak naprawdę naszą kontrolę. I ja lubię nazywać to podsumowanie papierkiem lakmusowym. I tutaj taka krótka anegdota, która mi się przypomina zawsze, jak o tym mówię. Kiedyś pracowałem z taką firmą, w której jeden sprzedawca, który zaczynał ze mną pracę, później został liderem zespołu i on, opowiadając potem tym młodym sprzedawcom, których zatrudniał do swojego zespołu, opowiadał im o tej metodzie, którą stosujemy i tak dalej. Pamiętam takie słowa, które użył podczas spotkania, że słuchajcie, to, co Robert tutaj do was mówi, to nie są jakieś rzeczy, których możecie sobie posłuchać i nic z tym nie zrobić, bo to po prostu działa. Mhm. Tutaj cytat, jeśli zrobisz dobre podsumowanie spotkania, to nie ma tutaj we wsi, żebyś nie sprzedał, czy żebyś nie sprzedała. Bo naprawdę tak to działa, słuchajcie, tylko pod warunkiem, że te dane, które w podsumowaniu spotkania zapiszemy, pochodzą faktycznie ze spotkania z klientem. W sensie my sobie nie są wyssane z brudnego palca. Tak, bo jak się nauczymy pisać podsumowania, to różne rzeczy nam mogą przyjść do głowy. Musimy to mieć bezpośrednio od klienta. Rozumiem, że odcinek z anegdotami zrobimy niezależnie. Możemy zrobić niezależnie, ale słuchajcie, no więc śmiechu warte 2.0. Idąc do tej struktury. Spotkanie, które zakończyliśmy, mamy notatkę, mija 1-2, myślę, max 3 dni. Raczej nie powinno minąć dłużej, jeżeli chcemy, żeby to było podsumowanie Discovery Meeting. I siadamy do robienia podsumowania. Pamiętacie, jeśli oglądaliście ten odcinek o Discovery Meeting, to pamiętacie, że tam była określona struktura, czyli był pain, consequences, reasons, capabilities, czyli ból, konsekwencje zaniechania, przyczyny i możliwości. No i teraz tutaj nie ma odkrycia Ameryki. Struktura podsumowania wygląda dokładnie tak. Zaczynamy od tego, że dziękujemy za spotkanie. No taka prosta, kurtuazyjna rzecz. Następnie w pierwszym akapicie piszemy o tym, że nasz klient podczas tego spotkania podzielił się z nami jakimiś informacjami, a my z tych informacji wysnuliśmy czy wyciągnęliśmy wniosek, który on zresztą potwierdził, że występuje u nich jakieś określone wyzwanie biznesowe, problem, ból, obojętnie. Ja to lubię nazywać po prostu bólem czy wyzwaniem. W kolejnym akapicie piszemy, że powiedziałeś czy powiedziałaś również, że jeśli z tą sytuacją nie zrobicie nic, to konsekwencji tego, nie wiem, stracicie biznes, wypadniecie z rynku, konkurencja zajmie wasze miejsce. No jest jakaś konkretna konsekwencja, która wydarzy się. Konsekwencja zaniechania. Dokładnie to, o czym mówiliśmy. I później, tu jest mega ważna rzecz. To nam nie wystarcza do tego, żeby napisać podsumowanie. Musimy mieć te przyczyny, bo jak pamiętacie, i teraz szybko szukam w głowie, bo ostatnio o tym rozmawialiśmy, o tych anglicyzmach, musimy, nie mam innego słowa, odnieść się, jest. Musimy odnieść się do przyczyn. Pamiętajcie, musimy odnieść się do przyczyn, a nie do samego problemu czy bólu. Może kiedyś opowiemy, skąd ta myśl. Czyli nie jesteśmy jak pigułka, tylko jako dobry doktor. Dokładnie tak. Odnosimy się do przyczyn. I teraz mówimy tak. Powiedziałeś, drogi kliencie, że to, co tutaj sobie wyżej napisaliśmy, wynika z. Pierwsza przyczyna to to, że nie wiem, na przykład
Twój dział sprzedaży działa głównie reaktywnie, przychodzą do ciebie klienci, ty ich obsługujesz i tak dalej. Wymieniamy te trzy przyczyny i uwaga, wymieniamy takie przyczyny, a podczas spotkania Discovery szukamy takich przyczyn, które my faktycznie jesteśmy w stanie uleczyć. Bo nie jest sztuką napisać, że klient ma z czymś problem i nawet to sobie wymienimy, ale pod spodem, w momencie, kiedy będziemy chcieli opisywać nasze możliwości, to nie będziemy mieli co napisać. I oczywiście może być tak, że my tych możliwości nie mamy, ale to oznacza dwie rzeczy. Albo klient nie jest dla nas, albo źle poprowadziliśmy spotkanie Discovery Meeting. Albo jedno i drugie. Albo jedno i drugie. W związku z tym, kiedy już wymienimy te trzy czy cztery czy dwie przyczyny występowania tego problemu, piszemy tutaj, ja to mówię, umowę na serwetce z naszym klientem. Czyli mówię tak, powiedziałeś również, że jeśli byłaby możliwość, żeby zrobić to i teraz, żeby wyeliminować tą przyczynę i tak dalej, to ty, jako mój klient potencjalny, będziesz gotowy do dwóch rzeczy. I teraz, jeżeli rozmawiamy ze sponsorem, to zależy nam na tym, żeby nas umówił z power sponsorem. I ten deal na serwetce polega na tym, że mówimy, uzgodniliśmy, i uwaga znowu, to musi być uzgodnienie faktyczne z klientem. Uzgodniliśmy, że jeżeli będę w stanie dostarczyć ci takie możliwości, to ty będziesz tym na tyle zainteresowany, że przedstawisz mnie swojemu szefowi, zarządowi, zorganizujesz spotkanie. Jeśli zaś rozmawiamy z power sponsorem, czyli z osobą, która finalnie podejmuje decyzję, to ten deal na serwetce będzie nieco inny. Podczas spotkania powinniśmy doprowadzić do tego, żeby klient zobowiązał się w jakiś sposób do tego, czy on w ogóle jest gotowy zainwestować czas i pieniądze w podobne działania, które my tutaj mu proponujemy. Czyli piszemy, powiedziałeś również, że jeżeli będę miał możliwości zrobienia tego, tego i tego, to ty będziesz gotowy zainwestować w takie rozwiązanie, w taki projekt, w takie podejście. I kiedy to już wszystko mamy, to na samym końcu tego listu jest jeszcze jakiś konkretny następny krok. I teraz uwaga, ten krok znowu powinien wynikać z naszego procesu sprzedażowego. Czyli na przykład umówiliśmy się, że w kolejnym kroku ja pokażę ci przykładowe rozwiązanie. Nie dla ciebie. Nie będę na to tracił czasu. Mi się nie chce na to tracić czasu, a klient z kolei jeszcze mi za dużo nie powiedział. Nie wiem, czy pójdzie ze mną dalej, więc ja nie chcę mu tutaj na tym etapie przygotowywać oferty. Ale przecież mogę wyjąć ze swojego repozytorium coś, co robiłem dla innego klienta i powiedzieć, zobacz, tak pracuję. Mamy takie podejście, tak pracujemy, mniej więcej takie koszty z tego wynikają, mniej więcej tyle to trwa. Jak ci się to podoba, to idziemy dalej. I kiedy zakontraktujemy, znowu to słowo, kiedy zaadresujemy, chciałem powiedzieć. Trzymajmy się tego kontraktowania, jak na razie wiemy, o co chodzi. Kiedy zakontraktujemy z klientem te rzeczy, to po wysłaniu podsumowania mamy dwa scenariusze. Pierwszy jest taki, no może trzy, ale pierwszy jest taki, że klient po prostu w to idzie, bo odczytał w tym podsumowaniu dokładnie swoje słowa, odczytał dokładnie to, co ustaliliśmy. Drugi scenariusz jest taki, że i to się zdarza, że klient mówi, ok, ale tu nie do końca tak to zrozumiałeś, tu jest trochę inaczej. W związku z tym mamy dalej fajną przestrzeń do dyskusji. Trzeci scenariusz jest taki, on się zdarza najrzadziej, ale są tacy klienci, którzy mogą się wystraszyć tej konkretności, tego, że właściwie już teraz to działamy, nie? Bo jak to klepniemy, to właściwie wchodzimy w projekt. I zdarza się, rzadko, ale zdarza się, że po dobrze przeprowadzonym spotkaniu Discovery Meeting, które pozwoliło nam zebrać te wszystkie rzeczy, po napisaniu podsumowania klient po prostu wystraszony nie robi nic. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że prawdopodobnie mogło nie być tego, co kiedyś nazwaliśmy źródłem pilności, albo po prostu się wystraszył. No i tyle. I tak wygląda struktura podsumowania. Ona jest bardzo prosta i bardzo łatwo to podsumowanie napisać w ten sposób, pod warunkiem, że zrobiliśmy notatkę w taki sposób, jak mówiliśmy to w poprzednich odcinkach. Jeśli drodzy Państwo, wracamy do trzech odcinków. Ten, poprzedni i jeszcze poprzedni. Trzy pod rząd. Dokładnie. Można powiedzieć, że to jest taki ciąg myślowy. Ale Tomek, zapytałeś na początku, co zrobić, jeśli mamy taką chaotyczną notatkę. My oczywiście, mając strukturę tego typu, możemy wyszukać w tej notatce różne rzeczy. Być może coś tam znajdziemy. I do tego bym zachęcał te osoby, które po prostu zrobiły notatkę, a wiedzą, że w jakiejś strukturze i tak warto napisać podsumowanie. Aha, i ostatnia myśl. Jeśli czegoś brakuje, absolutnie nie konfabulujemy, nie wymyślamy, nie domyślamy się, nie sugerujemy się tym, co nam się wydaje, tylko to jest idealny moment do tego, żeby zadzwonić do klienta i powiedzieć, drogi kliencie,
Właśnie piszę do Ciebie maila z podsumowaniem naszego spotkania. Mam prawie wszystko, brakuje mi jednej rzeczy. Zapomniałem zapytać Cię o to i o to i nie wiem, czy to właściwie zrozumiałem. Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, żeby klient się na taką krótką rozmowę nie zgodził. Także do tego zachęcam. No i genialnie. Słuchaj, ja bym proponował lądować. Miejmy choć raz w miarę krótki odcinek. Chociaż nie wiem, czy taki żyjcie. Zobaczymy. A propos sponsor, power sponsor i tego typu rzeczy, wyjaśnimy Wam, drodzy Państwo, tę różnicę w odcinku kolejnym, więc znowu ciąg logiczny się nam tworzy. Tymczasem, jeśli chodzi o hint tego odcinkowy, to już Robert wcześniej to powiedział. Warto obejrzeć poprzedni odcinek dotyczący Discovery Meeting, bo struktura tamtego spotkania będzie wynikała jasno z tego, w jaki sposób chcemy napisać podsumowanie. Dokładnie. I w zasadzie to tyle, czyli zapraszamy Was do odcinka kolejnego. Aha, zapomniałbym jeszcze jedną rzecz, bo tak się dziwnie składa, że możemy dla Was przygotować przykładowe podsumowanie, tylko nie dostaną go wszyscy, a jedynie ci, którzy faktycznie są tym podsumowaniem zainteresowani. W związku z tym, jeśli chcesz dostać takie podsumowanie przykładowe, napisz w komentarzu, tak, ja chcę i podaj nam jakieś dane, na które tę informację można wysłać, najlepiej e-maila. Również możesz alternatywnie zajrzeć na stronę Roberta Przestań Wreszcie Sprzedawać, tam na dole jest taki formularz kontaktowy i można od razu wysłać tam wiadomość, hej, 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 ja potrzebuję takie podsumowanie. No i jest szansa, że dostaniesz je w mailu zwrotnym. Duża szansa. Tak jest. No. Granicząca z pewnością. Chyba, że mail wpadnie do spamu. Natomiast prosimy Was na końcu, jak zwykle, o lajki, share'y, udostępnienia. No Robert, daj z tym hashtagiem. No i oczywiście pamiętajcie o tym, żeby wpisywać sobie hashtag Przestań Wreszcie Sprzedawać z polskimi znakami, bo tam już znajdziecie naprawdę całkiem solidną dawkę wiedzy i tych rzeczy, którymi się dzielimy. Dokładnie tak. Tymczasem Was żegnamy i widzimy się przy kolejnym odcinku dotyczącym sponsorów dwóch rodzajów. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.